Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z redakcyjnym kolegą Adamem Szabelakiem, również autorem książki Wczoraj i Dziś Burów, który zajmuje się od lat tematyką południowoafrykańską. Witaj Adamie, dziękuję za Twój czas. Witam, kłaniam się. A porozmawiamy o zwolnieniu Janusza Walusia, człowieka, który... Polaka, który kilkadziesiąt lat temu zabił Chrisa Haniego, jednego z najważniejszych polityków południowoafrykańskich wówczas. O tym, kim jest Waluś, kim był Hani, jakie było znaczenie tego zabójstwa, jak wygląda dzisiaj komentowanie tej sprawy w samym RPA, o to zapytam właśnie Adama. I zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału oraz do wsparcia naszej pracy poprzez Patronite lub poprzez wpłatę na nasze konto. Adamie, zacznijmy od najprostszych faktów. Kim był Janusz Waluś, zanim zabił Chrisa Haniego? Janusz Waluś, urodzony w Zakopanem, mieszkający wiele lat w Radomiu, kilka ulic ode mnie, wyemigrował do południowej Afryki na początku lat 80. Tutaj w Polsce władze komunistyczne utrudniały życie jemu i jego rodzinie, dlatego w końcu zdecydował się na emigrację do południowej Afryki. Dlaczego tam? Dlatego, że w tym kraju, w tym czasie przyjmowano wszystkich w białym kolorze skóry, którzy mieli antykomunistyczne poglądy. Tak więc Waluś znalazł tam otwarte drzwi, no i tam w tym miejscu rozpoczął nowe życie. Na początku zajmował się, miał swoją hutę szkła, próbował jakoś ułożyć swoje życie. W połowie lat 80. Nie był w ogóle zaangażowany politycznie czy ideologicznie. W połowie lat 80. poznał Cliffa Derby Lewisa, jednego z liderów partii konserwatywnej. Partia Konserwatywna w tym okresie była główną partią opozycyjną wobec rządzącej Partii Narodowej. Partia Narodowa to partia, która wprowadziła w południowej Afryce apartheid, rządziła w tym czasie już blisko 50 lat, ponad 40 lat i stała się zwykłą partią władzy, tak, bez żadnego zabarwienia ideologicznego, dążąca po prostu do utrzymania kontroli. Partia Konserwatywna z kolei była partia zwolenników, w największym uproszczeniu mówiąc oczywiście, zwolenników apartheidu, tylko znowu tutaj należy poczynić kolejne zastrzeżenie, że apartheid dzielił się na apartheid mały, apartheid duży. Ten najbardziej patologiczny apartheid, czyli apartheid mały, sprowadzał się do dzielenia ludzi na białych i czarnych, na przykład w komunikacji publicznej czy na plażach. Apartheid duży, nazywany inaczej polityką odrębnego rozwoju, polegał na prowadzeniu polityki, gdzie poszczególne grupy etniczne, rasowe, plemienne mogły żyć, miały żyć na swoim terytorium. No więc Partia Konserwatywna występowała przeciwko Partii Narodowej i za obowiązującym apartheidem, oczywiście mając do niego cały szereg zastrzeżeń. Przede wszystkim za tym apartheidem, dużym podziałem terytorialnym. Tak więc Cliff Derby Lewis był jednym z liderów partii konserwatywnej i z nim Waluś w połowie lat 80. nawiązał znajomość i w ten sposób związał się z kręgami afrykanerskich nacjonalistów. Ta znajomość prowadziła go zradykalizowała jego poglądy na to, co się dzieje, czy tam po prostu zwiększyła ich wyrazistość. I to w końcu doprowadziło do 10 kwietnia 1993 roku, kiedy Waluś pod domem Chrisa Haniego postanowił go zabić, zastrzelić dwoma strzałami z pistoletu. Chris Hani, lider południowoafrykańskiej partii komunistycznej, jeden z przywódców Włóczni Narodu, czyli terrorystycznego skrzydła Afrykańskiego Kongresu Narodowego, był jednym z najbardziej radykalnych, czarnych polityków tamtego czasu. Waluś swoje postępowanie usprawiedliwiał tym, że chciał zapobiec rozpadowi, upadkowi systemu apartheidu, który w jego ocenie miałby być niesprawiedliwy, miałby pokrzywdzić białą ludność południowej Afryki i być może to już tego o tym Waluś
już to nie mówił, wzniecić pewien rodzaj wojny domowej, ale o tym pewnie za chwilę więcej porozmawiamy. No właśnie, no wspomniałeś, że mieszkał wiele lat w Radomiu, niedaleko od ciebie, a z kolei skończył to samo liceum, co ja w Krakowie, więc tutaj każdy coś wspólnego z nim ma. Ale mówiąc poważnie, jak wyglądała ta sytuacja w 93 roku, czy w ogóle na przełomie lat 80. i 90. w Republice Południowej Afryki? No bo zazwyczaj mamy taki bardzo uproszczony obraz, że skończył się apartheid i pojawił się Nelson Mandela. Jak to wyglądało w praktyce? No bo wspomniałeś o tym, że Hani był liderem komunistów i że był liderem tego najbardziej radykalnego skrzydła w ramach nowego obozu władzy. Jak wyglądała ta transformacja, można powiedzieć, z jednego systemu do drugiego? Jaka była sytuacja polityczna w RPA w momencie owego kwietnia 93 roku? To musimy się wrócić do przełomu lat 89, do początku lat 90, kiedy na pozycji szefa Partii Narodowej Peter Botha został zastąpiony przez Willema de Klerka, który zdecydował się podjąć negocjacje z Afrykańskim Kongresem Narodowym, czyli negocjacje na temat przyszłej południowej Afryki. W toku tych negocjacji wytworzyły się trzy strony. Z jednej strony mieliśmy Afrykański Kongres Narodowy, z drugiej strony mieliśmy Partię Narodową i z trzeciej strony były ugrupowania opozycyjne wobec zarówno Partii Narodowej i Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Tych partii było bardzo dużo, to nie tylko były partie afrykanerskie, to były także partie typu Partia Wolności, Zuluska Partia Wolności, która bardzo aktywnie występowała przeciwko Afrykańskiemu Kongresowi Narodowemu. Bardzo dużo, jeżeli nie większość ofiar apartheidu, to są ofiary, które zginęły w wyniku walk właśnie między Partią Wolności a Afrykańskim Kongresem Narodowym. Taka ciekawostka. Właśnie, trwały negocjacje. Były różne stanowiska. Jedno stanowisko było Partii Narodowej, która po prostu chciała transformację przeprowadzić. Trudno powiedzieć, co chciała Partia Narodowa i de Klerk konkretnego osiągnąć, bo nic takiego, nie ma żadnych jakby śladów, nic nie wskazuje na to, żeby ta partia miała i wzgląd na jakikolwiek interes jakiejkolwiek grupy społecznej. Nawet pod koniec negocjacji, kiedy jeszcze te negocjacje miały trwać kilka miesięcy i bardzo wiele kwestii nie było uzgodnionych, przedstawiciele Partii Narodowej wyznaczyli po prostu termin wyborów na 27 kwietnia 1994 roku i powiedzieli, że te wybory muszą się właśnie tego dnia odbyć. Mimo że jeszcze nic nie było wiadomo, mimo że negocjacje trwały, oni stwierdzili, że negocjacje zakończą się za kilka miesięcy, właśnie 27 kwietnia. I w tej chwili Partii Narodowej nie spotkałem się z żadnym Afrykanerem, ani na żywo, ani rozmawiając online, ani czytając jakichkolwiek komentatorów afrykanerskich życia publicznego, nie spotkałem się z żadną pozytywną oceną tego, co zrobił de Klerk i zrobiła Partia Narodowa. Z drugiej strony mieliśmy, to tutaj jeden z komentatorów bardzo, bardzo trafnie, wydaje mi się, określił postępowanie tego ugrupowania, które opisał jako, porównał do króla Leara ze sztuki Szekspira, który oddał całą władzę i myślał, że będzie się go dalej szanowało. Więc coś takiego Partia Narodowa reprezentowała. Z drugiej strony mieliśmy Afrykański Kongres Narodowy, w którym też się ścierało kilka koncepcji. Koncepcja budowy tęczowego narodu, której twarzą stał się Nelson Mandela, czyli budowy szczęśliwego państwa wielu ras, wielu narodowości, wielu języków, które będzie po prostu tam ludzie będą żyli we wspólnocie i będą tworzyli wspólnie świetlaną przyszłość, ten tęczowy naród. To była polityka ANC, taka oficjalna przez w okresie początkowej południowej Afryki, nowej południowej Afryki, ale wiele osób wskazuje na nieoficjalną, oficjalną, ale prowadzoną różnymi nieoficjalnymi działaniami politykę
Afrykańskiego Kongresu Narodowego, to znaczy politykę narodowej rewolucji demokratycznej. Ta polityka polega na przetransferowaniu władzy ze strony, z jednej strony na walce z kolonializmem, z bardzo specyficznym kolonializmem południowoafrykańskim, w którym kolonizatorami jest cały naród, nie kilkadziesiąt tysięcy emigrantów z Francji, w Chinach na przykład, czy w Wielkiej Brytanii, w Indiach, a cały kilkumilionowy naród afrykanerski, co jest postrzegany jako kolonizatorzy, jako wróg postępu. Tak więc pozbawienie ich pozycji jest celem rewolucji. Biały w tym przypadku, w szczególności Afrykaner, jest wrogiem, którego należy zwalczać. No i tutaj jeden były doradca zuluskiego króla, który uczestniczył w latach 90. w negocjacjach, zdradził kilka lat temu w swojej książce, że jeden z byłych prezydentów RPA, Jakob Zuma, przyrównał tę politykę do gotowania żaby, czyli politykę Afrykańskiego Kongresu Narodowego wobec białych. Gotowanie, no żaba, jeżeli by się rzuciła od razu do wrzątku, to by z tego wrzątku by wyskoczyła. Jeżeli będzie się regularnie temperaturę podnosiło, to żaba się ugotuje i nawet tego nie zauważy. A to wszystko ma prowadzić do celu, czyli specyficznej rewolucji komunistycznej w południowej Afryce, przyznaniu, stworzeniu systemu kurateli, kiedy ludzie będą posiadali ziemię, ale nadzór nad tą ziemią będzie miało państwo. Znaczy, to nie jest system, gdzie państwo tworzy gospodarstwa rolne i tam ludziom rozdysponowuje po prostu trochę ziemi, ale to też nie jest system własności prywatnej. No i to są cele Afrykańskiego Kongresu Narodowego, oficjalne cele, które są realizowane w nieoficjalny sposób różnymi działaniami, które podnoszą właśnie temperaturę w południowej Afryce. No i w latach 90. Mieliśmy sytuację, w której biali kontrolowali wszystkie resorty siłowe. Jeden z głównych przywódców afrykanerskich tamtego czasu, generał Willian, był głównodowodzącym południowoafrykańskich sił zbrojnych, był bohaterem wojny w Angolii, cieszył się dużym szacunkiem wśród mundurowych. I właśnie, biali mieli pozycję, mieli siłę i tak naprawdę mogli przez wiele, wiele lat ciągnąć negocjacje i trzymać się władzy, ale tego nie zrobili, bo Partia Narodowa chciała się władzy pozbyć. No i tutaj mieliśmy tę trzecią stronę, do której tak dążę, bardzo, bardzo okrężną drogą. Mieliśmy trzecią stronę, albo może jeszcze słowo powiem, domykające temat Afrykańskiego Kongresu Narodowego. I właśnie, Afrykański Kongres Narodowy w latach 90. zdecydował się dobrać metody pokojowych negocjacji, korzystając przy okazji z zamachów terrorystycznych jako elementu presji, dodatkowego elementu presji, ale nie zdecydował się na przeprowadzenie rewolucji w kraju. I może to był normalnie temat dyskutowany, tak samo jak wśród białych był temat dyskutowany, żeby podejmować aktywność terrorystyczną po przejęciu władzy przez ANC. To nie są jakieś teorie spiskowe, tylko wprost o tym mi mówili afrykanerscy przywódcy, z którymi rozmawiałem, tak? Więc tak to wyglądało. I ANC dlatego, że biali mieli lepszą pozycję w kraju, zdecydowało się na te pokojowe rozwiązanie, co biali im po prostu podetnęli pod nos, sami rezygnując z wielu przywilejów. No i właśnie, trzecia strona. Trzecia strona, którą możemy nazwać stroną afrykanerskich patriotów, była zrzeszeniem ponad 20 różnych organizacji. Nie tylko afrykanerskich, tak jak wcześniej wspomniałem, także zuluskich czy przedstawicieli niektórych bandów stanów, które chciały swojej niezależności. Jaki był problem z tą grupą? Był problem taki, że nikt nie miał pojęcia, czego ta grupa jako całość chce. Były różne koncepcje, na przykład koncepcji. Różne koncepcje. Były różne wizje koncepcji Volksstaat, czyli państwa narodowego Afrykanerów, które starano się negocjować, ale tych koncepcji były dziesiątki. Każda organizacja miała swoją wizję. Co więcej, w każdej organizacji byli myśliciele, którzy przedstawiali odrębne od siebie koncepcje.
Tak więc cała ta grupa nie miała żadnych skonkretyzowanych postulatów. A później jedyne, co się udało jej osiągnąć, to pewne zapisy w Konstytucji, jak artykuł 235, zapewniający teoretyczne prawo do samostanowienia i powołanie Rady Wolksztat, która stworzyła kilka raportów na temat możliwości powołania przyszłego Wolksztat już po wyborach 1994 roku, tylko z tych raportów absolutnie nic nie wynikało. Są ciekawe pod względem takim intelektualnym, ja je przetłumaczyłem w mojej książce, można je sobie czytać. Przedstawiały różne poglądy, różne wizje, ale nie przedstawiały żadnych konkretnych postulatów. I ta grupa była niesamowicie podzielona i nie wiedziała czego chce. Waluś swoim czynem, zabiciem Chrisa Haniego, tutaj spotkałem się z głównym poglądem wyrażanym przez większość osób, z którymi rozmawiałem. To, że Baluś zabił Haniego, umożliwiło Afrykańskiemu Kongresowi Narodowemu przejęcie pełni władzy w południowej Afryce. Dlaczego? Dlatego, że po tym wszystkim Mandela, który wcześniej był po prostu liderem partyjnym, nie był prezydentem, nie miał żadnej funkcji państwowej, wystąpił w telewizji i powiedział tak: biały człowiek, rasista, zwolennik apartheidu, zabił Chrisa Haniego, ale jednocześnie to biała kobieta, Afrykanerka, zadzwoniła na policję i doniosła na Walusia, informując ją, że to właśnie on zabił. Jeżeli tak było, to znaczy, że są źli biali ludzie, ale są też biali ludzie w porządku. Powołajmy Komisję Prawdy i Pojednania, pojednajmy się i budujmy razem przyszłość, bo po wykluczeniu rasistów będziemy w stanie zbudować nasz tęczowy naród. I Mandela dzięki temu zyskał niekwestionowany autorytet w społeczeństwie południowoafrykańskim. I to był też element takiego jednoczenia się wokół flagi. Tak? To po prostu nastąpił kryzys i ludzie zjednoczyli się wokół Nelsona Mandeli. Baluś na pewno zrobił w to, co wierzy. Na pewno się trzyma swoich poglądów twardo w więzieniu od wielu lat. I za to, nawet jeżeli nie pochwala się tego, co zrobił, bo można tego nie pochwalać, można pochwalać, te poglądy mogą być przeróżne, to budzi pewien szacunek. To powiedział Cezary Łazarkiewicz, który napisał w 2020 roku, została wydana ta książka, napisał książkę o Walusiu, że pojechał do więzienia spotkać mordercę, politycznego zbrodniarza, a spotkał przesympatycznego faceta, którego polubił, faceta, który się trzyma swoich przekonań i który no, mówi wprost, że żałuje, że osierocił córkę, owdowił żonę Haniego. To żałuję tego na punkcie indywidualnym, ale na tej płaszczyźnie politycznej nigdy nie przeprosił za to, co zrobił. To tak, tylko czy Waluś osiągnął swój cel? No bo rozumiem, zabił Haniego, ale mówisz z tego, Haniego, który rozumiem był tu najbardziej radykalny, był liderem komunistów i tak dalej, ale mówisz, że w praktyce umożliwiło to przyjęcie władzy Mandeli, który w dłuższej perspektywie i tak realizuje postulaty komunistów, jeżeli dobrze rozumiem. Czy to nie jest tak, że Waluś trochę był przeciwskuteczny? Bo jaka była ta jego pozytywna wizja? Czy on na przykład, nie wiem, liczył, że doprowadzi do wojny domowej, liczył, że doprowadzi do wymuszenia tego Volksstaat, do tego, że biali Afrykanerzy zaczną się również angażować jakby nie przeciwko temu, żeby Afrykański Kongres i komuniści przejęli władzę? Waluś jako główny swój cel przedstawił po prostu zatrzymanie procesu przemian, upadku apartheidu. On nie był zaangażowany w tworzenie afrykanerskiego Volksstaat, tak samo afrykanerscy nacjonaliści, z którymi był powiązany, to nie była ich wielka idea, tak? Była koncepcja, która jakoś między nimi krążyła. Waluś po prostu, no, trudno mi powiedzieć, żeby miał głębszą wizję tego, co zrobił. Zrobił to, co uważał za słuszne i tyle. Tak samo jak głębszej wizji nie było w całym tym środowisku afrykanerskim.
Ale jakie konsekwencje miało to, co zrobił? Z jednej strony właśnie to o czym rozmawialiśmy, że Mandela mógł przejąć tą władzę, pełnię władzy i realizować tę swoją politykę. Chociaż ja nie mówię, że Mandela nie wierzył w to, co mówi, tak, ten tęczowy naród, ale południowej w Afrykańskim Kongresie Narodowym powszechna była koncepcja jest walki z tym kolonializmem specjalnego typu, o którym też tutaj mówiliśmy. Tak więc całość tej polityki i tak się sprowadzała do gotowania żaby. I to też opisuje w książce, to jest realizowane konsekwentnie od wielu, wielu lat, co się pojawia złego, występuje czarny polityk i obarcza winą za to, co się złego dzieje białych ludzi, w szczególności Afrykanerów. Mandela długo był faktycznie postacią taką łagodzącą, mimo że śpiewał na manifestacjach Zabij Bura piosenkę. To jest piosenka, która występowała, była śpiewana w czasach walki z apartheidem, a potem zaczęła robić karierę na pogrzebie Haniego, ale do tego za chwilę wrócę. Tak więc Mandela do swojej śmierci w 2013 roku występował jako ten ojciec narodu, ten symbol jednoczący. Biali byli totalnie podzieleni, nie mieli swoich postulatów, no i dlatego jako tako się to otrzymało. Mandela umarł i to się zaczęło rozlatywać. Karierę zaczęli robić tacy radykałowie jak Julius Malema z ruchu bojowników o wolność gospodarczą, który postuluje na przykład wywłaszczenie białych ludzi z ziemi bez rekompensaty. Na manifestacjach tego ruchu pojawiają się banery typu miesiąc miodowy dla białych ludzi się skończył. Sam Malema powszechnie śpiewa piosenkę Zabij Bura, kiedy zostało mu zabronione prawnie śpiewanie tego, zaczął śpiewać zamiast Kill the Bur, Kiss the Bur, czyli pocałuj Bura, z sensem, ze znaczeniem oczywiście tym wcześniejszym. Mówi, I'm not calling to the slaughter of the white people, not yet, nie wzywam do rzezi białych ludzi, przynajmniej na razie, tak? To jest norma w przypadku tego człowieka, a można jego samego, Malemę można określić jako ideowe dziecko Chrisa Haniego właśnie. Chris Hani, gdyby Waluś go nie zabił, to jest oczywiście już takie pisanie palcem po wodzie, ale byłby postacią ze względu na swój szacunek, jaki zdobył w czarnoskórej ludności, byłby postacią, która by podgrzewała temperaturę w południowej Afryce. I to, o czym mamy, z czym mamy do czynienia teraz, od kilkunastu lat, byłoby wprowadzane w życie od początku lat 90., od momentu, kiedy czarni przejęli władzę. Jakie by to miało konsekwencje, trudno przewidzieć. Czy to prowadziłoby do niekontrolowanego wybuchu przemocy, wojny rasowej, wojny domowej, trudno powiedzieć. Ale faktem jest, że tak jak już wspomniałem, podczas pogrzebu Haniego po raz pierwszy w tej nowej południowej Afryce wykonano piosenkę, no, na masowym wiecu i publicznie, wykonano piosenkę Zabić Bura. I zaobserwowano po tym wydarzeniu znaczny wzrost mordów na farmach i napadów na farmy. Łapano sprawców tych ataków, którzy mówili wprost, że byli tak nakręceni przez propagandę, że chcieli po prostu zabić białego człowieka. Więc niewykluczone, że te słowa tu miesiąc miodowy dla białych ludzi zaczęłyby padać, miesiąc miodowy dla białych ludzi się skończył, zaczęłyby padać w latach 90. dużo powszechniej i byłyby popierane przez autorytet czarnych polityków i ta przemoc po prostu eskalowała. W mojej ocenie do wojny domowej, rasowej by nie doszło, ale doszłoby do eskalacji przemocy, po prostu przemocy rasowej. I w ten sposób by to wyglądało w tamtym czasie. Tak więc no, Waluś na pewno zmienił historię południowej Afryki. Jakby nie oceniać tego, co zrobił, jakby tutaj tego nie doszukiwać się w tym głębi, faktem jest, że ta historia została zmieniona. Brak tak charyzmatycznej postaci i tak brutalnej, no przecież przywódca puczni narodu Hani był odpowiedzialny za podkładanie bomb w kościołach, w centrach handlowych, za brutalne tortury w obozach szkoleniowych ANC w innych państwach afrykańskich. Tak więc jego brak na południowoafrykańskiej scenie politycznej na pewno zmienił historię tego kraju. Tak, tylko to zastanawiam się po prostu, czy na tamtym etapie
Bo rozumiem, mówisz, że przez to, że Mandela, Rzehali został zabity, Mandela przejął pełnię władzy, no to na tamtym etapie nie doszło do eskalacji, tylko chyba trochę wbrew temu, czego chciał Waluś, tylko doszło do takiego no, okresu łagodnego, póki dominował Mandela. I teraz zastanawiam się, czy na tamtym etapie, bo mówisz tak bardzo krytycznie o tym, że w środowisku afrykanerskim nie było sensownego pomysłu, że samej Partii Narodowej, która przerządziła kilkadziesiąt lat, nie było alternatywnego pomysłu. Czy rzeczywiście na tamtym etapie nie dało się, kiedy z jednej strony wiadomo było, że no, biali są mniejszością, ale istotną, czy nie dało się na tamtym etapie wypracować jakiegoś rozwiązania, w którym oni mieliby to swoje państwo, a czarni mieliby swoje państwo? Dało się, to o tym to był główny temat dyskutowany ze strony afrykanerskiej. Tylko że właśnie to tak jak opisują po latach Afrykanerzy ważni, tacy jak Cornie Mulder czy Peter Mulder, jego brat, którzy brali udział w tamtych wydarzeniach po prostu i odgrywali czołową rolę. Oni przychodzili do Mandeli i mówili mu, że chcą Volkstadt. A Mandela się pytał po prostu, dobra, dostaniecie Volkstadt, tylko powiedzcie, jak ono ma wyglądać, jakiego samostanowienia chcecie. I to nie była tylko kwestia terytorialnego wyodrębnienia afrykanerskiego państwa. Było dyskutowane też zapewnienie po prostu autonomii kulturalnej, tak? Na wzór belgijski, jeżeli się nie mylę, czyli tak jak Niemcy w Belgii mają zapewnione samostanowienie. Tych koncepcji było dyskutowanych bardzo, bardzo dużo, ale ostatecznie żadna z nich nie była promowana przez wystarczającą siłę polityczną. No i tak jak mówiłem, nie, o tej Radzie Volkstadt, która była specjalną radą powołaną do tego, żeby Afrykanerzy ustalili, co chcą osiągnąć, no to nawet mając te kilka lat po zmianie systemu, Afrykanerzy nie stworzyli jednej spójnej wizji tego, co chcą. Dlaczego? No dlatego, że biali ludzie w południowej Afryce byli już po prostu zmęczeni okresem ciągłego napięcia lat 80., 90., nie mieli żadnej konkretnej wielkiej idei, tak to nazwijmy, która by ich jednoczyła, która dałaby im poczucie sensu i chcieli. Po prostu przytaknęli na to, co się dzieje. Po prostu pozwolili, żeby działo się to, co się dzieje. Oni byli lepiej sytuowani od czarnych. Większość białych miała wodę w kranie, miała elektryczność, była w miarę bezpieczna i po prostu miała to wszystko, no, ignorowała to wszystko, tak, co się dzieje. Przy czym jeszcze co warto powiedzieć, podczas referendum w latach 90., które jest często przedstawiane jako referendum, w którym biali ludzie w 2/3 wyrazili przyzwolenie na zniesienie systemu apartheidu. No nie do końca tak było, bo właśnie w tym referendum większość ludzi wyraziła się za dalszymi negocjacjami z Afrykańskim Kongresem Narodowym. To nie jest równoznaczne, są zupełnie dwie różne odpowiedzi. Tak to referendum było przedstawiane i w tym duchu zostało przeprowadzone. Więc ludzie chcieli po prostu dalszych negocjacji, chcieli normalizacji sytuacji, żeby już bomby nie wybuchały, żeby nie było masowych demonstracji, żeby nie było najazdów na osiedla z maczetami, gdzie się ludzie po prostu zażynali i tak dalej i tym podobne. Chcieli tej normalizacji, a zostali po prostu wmanewrowani i po latach Afrykanerzy znowu się jakby organizują, obudzili się z tego snu, no i dążą do tego samostanowienia, którego nie uzyskali w latach 90. Czyli rozumiem, że z tego, co mówisz, to większość była, tych Afrykanerów najpierw była po prostu bierna wobec tej rzeczywistości, w której oni byli uprzywilejowani, a potem byli również bierni wobec transformacji i nie umieli się tutaj dogadać, No, też faktem jest, że przez kilkadziesiąt lat byli zdecydowanie uprzywilejowani, więc
Mieli na pewno swoją szansę na to, żeby przeprowadzić to na lepszych też dla siebie warunkach, a wahadło się przychyliło po prostu w drugą stronę. Jest nawet takie powiedzenie, że Afrykaner, czy czarny, dwa takie powiedzenia, czarny mógł posprzątać toaletę białego, ale nie mógł się w niej załatwić. To jest takie coś, co poddaje istotę stosunków w tamtym okresie w południowej Afryce. A drugie, co jest jeszcze bardziej charakterystyczne, to że Afrykaner prędzej zostanie zabity w swoim łóżku niż je pościeli. I to jest temat samowystarczalności, pracy na własny rachunek jest aktualny w debacie ideologów afrykanerskiego nacjonalizmu od kilkudziesięciu lat. Znaczy no, w czasach apartheidu były trzy główne koncepcje, wizje tego odrębnego rozwoju. Mówię o dużym apartheidzie, nie o dzieleniu ławek według koloru skóry. Jedna z koncepcji mówiła, że należy natychmiast zerwać z czarną siłą roboczą i doprowadzić do tego, żeby czarni żyli u siebie, żeby biali żyli u siebie i to biali pracowali dla siebie. Nie korzystając po prostu z czarnoskórych służących, z czarnoskórych pracowników kopalń i tak dalej i tym podobne. Druga była koncepcja taka, że mimo, że czarni będą sobie żyli na swoim terytorium, no to można korzystać z ich siły roboczej, no bo czemu nie, tak? Jesteśmy tutaj oddzieleni, ale rezygnacja z taniej siły roboczej jest bez sensu i przyniesie szkody gospodarcze. A trzecia koncepcja była pośrednia, która mówiła, że można korzystać z czarnej siły roboczej, ale czasowo, systematycznie to po prostu ograniczać, żeby doprowadzić do tego modelu idealnego, gdzie biali będą pracowali dla siebie. Ostatecznie wygrała ta koncepcja, gdzie mówiono o odrębnym rozwoju, ale tak naprawdę korzystano po prostu z tych czarnoskórych pracowników, nie mając dla nich wiele szacunku, no bo to jest tak, że jeżeli masowo przychodzą czarni ludzie do pracy i sprzątają te toalety i zajmują się tylko i wyłącznie tym, nie są dopuszczani do lepszych zawodów, no to biali ludzie po prostu zaczynali nimi gardzić i ich traktować gorzej, przy czym sami nie zajmowali się wcale tą pracą taką podstawową. I współcześnie symbolem Orani, czyli miasteczka afrykanerskiego, ale takiego typowo afrykanerskiego, zbudowanego absolutnie od zera, jako miasteczko afrykanerskie, gdzie mogą się odsiedlać ludzie, którzy są związani z afrykanerską kulturą, mówią językiem afrikaans i chcą pracować sami dla siebie. Symbolem tego miasteczka jest mały gigant, mały chłopiec z podwiniętymi rękawami, który symbolizuje to, że ten nowy ruch narodowy afrykanerski sam bierze w swoje ręce odpowiedzialność za swoją przyszłość. I właśnie jedną z zasad tej Orani jest to, że Afrykanerzy wykonują wszystkie prace. I czyszczą toalety, i budują domy, kładą cegły, i piszą algorytmy do programów komputerowych. Więc to jest taka lekcja, którą Afrykanerzy po wielu, wielu latach odrobili i odrobili ją w bardzo imponujący sposób, to trzeba im przyznać, bo zbudowali, może lepsze słowo, bo ten proces cały czas trwa, państwo w państwie, mają swoje uniwersytety, mają swoje związki zawodowe, które zrzeszają po 2 miliony ludzi, kiedy Afrykanerów jest 3 miliony, mają największe organizacje broniące praw człowieka w całej Afryce, czyli AfriForum, to już ma prawie 300 tysięcy członków, no to robi wrażenie. Mają swoje media, niedawno otworzyli swój uniwersytet, mają swoje organizacje, które zapewniają pomoc socjalną biednym Afrykanerom. Tak więc budują alternatywną rzeczywistość, mimo tych niesprzyjających warunków, które mają. To z nimi jest trochę jak z Polakami, że im gorzej, tym lepiej dla nich, dla ich samoorganizacji. Teraz mają źle i się wzięli do roboty. Tutaj tym myślę ciekawym akcentem możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę, a myślę, że do tego tematu będziemy wracać w przyszłości. Bardzo dziękuję moim i Państwa gościem. Był Adam Szabelak,
autor książki Wczoraj i dziś Burów. Zachęcamy oczywiście do zakupu tej książki i zachęcamy również do wsparcia naszej pracy i naszego kanału. Na dziś to wszystko, do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam.